Szukając alternatywy do niskiego oprocentowania depozytów, można patrzeć na giełdę krajową, można spojrzeć na rynki zagraniczne i najlepszym rozwiązaniem jest wtedy inwestycja podzielona. Trochę w rynek krajowy, trochę w rynek zagraniczny. Te giełdy i rynki powinny przesuwać się w podobnych kierunkach, chociaż okresowo mogą się różnić. I dlatego najlepszym rozwiązaniem wtedy jest wchodzenie okresowo w inwestycje, czyli nie wpłacenie wszystkich pieniędzy naraz, ale regularnie odkładanie pewnych kwot, co pozwoli uśrednić taką stopę zwrotu. Patrząc na to, co w ofercie funduszy inwestycyjnych opartych na giełdach jest, można naprawdę znaleźć sporo takich rozwiązań, więc warto pieniądze dzielić i na krajowe inwestycje, i na zagraniczne. Warto zawsze patrzeć też na inwestycje giełdowe z perspektywy stabilności. Duże rynki wydają się być bardziej stabilne niż rynki mniejsze, aczkolwiek na rynkach mniejszych, tak jak rynek rynków wschodzących, do którego zaliczana jest Polska, czasem ma więcej szans, dlatego że gospodarki rozwijają się szybciej. Dlatego podzielenie pieniędzy pomiędzy takie stabilniejsze rynki, większe i bardziej zmienne, ale z perspektywą lepszego zysku rynki mniejsze jest dobrym rozwiązaniem.